Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Hout Baleron. W dzisiejszym odcinku będziemy siać Sorgo, ale zanim będziemy siać Sorgo, to wpierw biję na Discorda, bo dupę wyrtrują. Dobra, luźne granko. Kliknij to luźne granko. Dobra, łączenie. Okej, to gospodarstwo i to może być na niego przepisane, on nawet nie wie, nie trzeba pojechać. Czym ten, to może być gospodarstwo. Dobrze, stary, posłuchajcie. Ej. No ja jestem, no. Dziwne, co? Nie pamiętam, co chodzi, bo nie wiem. Ale wtedy rdlenie by było, co by było tak chciałem. A gdybyś dowiedział, że masz sobie kolorów, był jeszcze jakiś. Rdlenie wtedy, chłopie, byście przyjechali. Gruby by tam stawiał. Przecież wiem, gruby by się ten jarał. Rdlenie kozak wtedy akurat, coś by było do pojedzenia. On wszystko by musiał tam dotknąć. No wiem, bo już tam gadał, że on by chłopie tego ustawiał, nie? Jakby chłopie nie umiał rozkręcić sobie cięgła trochę. Nie można. On to mądry jest, on myśli, że ktoś czegoś nie umie, nie? Jakby ciężko było rozkręcić cięgło trochę, żeby nie był, żeby puszek ten redełka nie ryły, tylko żeby ten. Ej, ile wy mieliście najwięcej ziemniaków, jak to spodaje, żebyście? Nie wiem. Ej, on to wie, że się je nie wiem. On wie, że on kupił ją więcej, nie wiem. On się za tego bohatera uważa, albo jego ojca. A, weźmie się do nie będę wiem, się to znaczy jak głupi. Się a wy pewnie mieliście więcej ten dużo ziemniaków, więcej niż ziemniaków nie. Nie wiem ile mogło być. Ale no więcej by teraz macie. Na pewno, bo przyczepa była. A mieliście Annę? Nie. A mieliście kopaczkę elewatorową? Nie. Teraz nie kopaliście. Nie, tak. A co to ludzie nasi nie mieli, to nie opłaty się. Po co to kupa jak ktoś miał? To ja nie wiem na co on to ma, ale właśnie. Ja nie mam pojęcia na co mu to. To no, na wsi tam nie ma kaczki, że on to musi mieć, by sprzedał by miał. To nie, to musi takiego graciarnia mieć. Lepiej, żeby on kupił opryskiwacz albo tego. Ale on woli mieć kopaczkę. I chłopie hektar ziemniaków. On nawet nie ma hektara ziemniaków tam. Aha, dobra. No on ma ten, on mi kiedyś dał, że ma 30 arów tylko ziemniaków. A fajnie idzie ten zasad, oczywiście ten zasad jak on ma tylko tam hektar, to jak ten? Magnum 340 najsłabszy, wypożyczony, zestaw na testy oczywiście. Ja też nie wiem, od razu kale, że ma 2 nie chciałem tego Sorga siać moim zestawem, bo za nudno by było. Chciałem coś innego, żeby było trochę na tym kanale. Dlatego jest Magnum, wypożyczony na testy zasady. Kiedyś taki zestaw się tu pojawi, na spokojnie. Więc o to się nie martwcie. Oczywiście siewnik to jest kwerna ja DG2. 12 metrów. FSO22 mi to pokrywa. A wiechu czemu się nie odzywa? Nie wiem, ty też w las miał, ci nie odezwałeś, chłopie. Ciężko no bo nie chciałem Mateuszowi przerywać. Okej. Okay. No Mateusz tak ładnie opowiada o tej kopaczce, no to nie chciałem mu przerywać, tak? Ty musisz posłuchać, bo ty jesteś w tempie jak... nie no. O, odezwał się mądry. Ten co ma 300 hektarów na siebie. No ty chłopie, tam się znasz najwięcej. Ale my mamy babkę więcej hektarów niż ty. No on tam chłopie ma 5 hektarów, 5 arów tego. No. To jest 5 arów ogrodu. To trawę kosi. Nie no. Kasper, ile ty musisz. Ale ile ci to schodzi te koszenie, Kasper? Przy dobrych wiatrach 30 minut. Co? Tak szybko 5 arów kosisz? No, a przy chujowych to 50. Bo ty masz chłopie ten. Jak to się nazywa? Pewnie kosiarkę z napędem i pewnie masz równy teren. Ja mam chłopie bez napędu i mam krzywa gu. Co? Ja też mam z napędem. To nie ma. Nie ma napędu, to jest skrzydło. Ale masz pewnie równy teren. Nie jest tam tak równo. No to nie wątpię, że ty chłopie. Ale masz szaki jakieś? No pełno tego tam jest. Ja nie wiem, ty kosisz. Człowieku, ale wszystko. Pewnie na dwóch koszach. Jak na dwóch? Albo kosisz. A skąd albo pewnie koszarka? Kosisz. Ale pewnie kosisz na jakimś wysokim stopniu. Niemożliwe, że ty w 30 minut to kosisz. Jak ja chłopie koszę bez napędu kosiarką po krzywym terenie, chłopie koszę cały dzień. We dwóch stadzą kosimy. Różnie na sąsę kosi, teraz nie wiem, nie będzie kosił raczej, bo nie da rady, ale
To cały dzień mi to w podwórko cały chodzi. Przy drodze, jeszcze w ogródku. Musiałem do koszenia, kupiłem tu kupę. Cały dzień koszenia jest roboty. Cały dzień. Ale u mnie jest taki bardziej długi kawałek i to szybko idzie. U mnie też jest długi. Tutaj w jednym miejscu. No to jest nielogiczne, żeby cały dzień to kosił. No, a widzisz to podwórko? Całe nie widziałem. No sam asfalt. Ta, ty jesteś asfalt, człowieku. Całego nie widziałeś daleko. Bo ty widzisz, bo ale tam przeszkadza... Ale nie, tak, Bartek, ty nie masz takiego dużego. A ty miałeś duże, nie? Ty też miałeś małe. Co? Ty miałeś małe. A ty masz duże takie podwórko. W tym mowinku tam chłopie nie jest duże podwórko. Teraz filozofy będą też się ciekawe sprawy. A widziałeś całe? O, jak tak patrzeć, to myślę, że ten. No nie wiem. Ale w Wowingu to jest nierówny teren. A wiesz, bo tam, jakby tej wieży nie było, to byś widział, Kaspar. Nie, ten, bo tam właśnie, gdzie jest ten. Wierzba to właśnie tam jest ten najwięcej trawy tej. Tam, gdzie wierzba. Tu jest jeszcze przy drodze koszenie. Nie no, 30 minut to raz mi się udało wykręcić, ale tak zazwyczaj 38 minut koszę. Bartek, ale ty tam wiesz, robisz przerwy to 10 minut, to się nie idzie. No chyba, że jest kwestia trawa, to godzina schodzi. Bo pełno koszów jest. Ta, co 10 minut, głupi jesteś. Kurde, zaraz wyjdzie, że jakieś zawody tam będzie, kurde, robi kto szybciej kosi. Ej, Michał tam najlepszy, kości dawaj ten. Kutery. Jo, kosa w gaciach, znaczy no, na gaciach, o, nie w gaciach, tylko na gaciach. Kasper tam już myśli, jak... Ale tam teraz nie, teraz jest inna, tam teraz, bo to są stare te, to jest staro odświeżone ten Google Maps, tam teraz nie ma asfaltu, tylko jest trawa cały czas, prawie wszędzie. Całe podwórko trzeba kosić. Jeszcze tam w środku, to jest inaczej, to jest dużo. Kacper by chciał tam Michał zobaczyć na go. Plus jeszcze ogródek tutaj przed domem. Przed domem dwa płaty traw tutaj przy drodze. Myślę, tego jest, chłopie, do koszenia. Rowu tam nie ma. Chłopie w tym mówi, a ty u ciebie, Mikul, chłopie w tym mówi, w ogóle nigdy nie wykosz. Tylko wiesz, na tych filmikach to chłopie trawa do kolan. Tam chłopie w jednym miejscu była. W jednym filmiku, człowieku, nie wiem, jak oni to robili. Bo tam jest niby w ogóle miałeś 49 hektarów, a podwórko zarośnięte, jakbyś miał, nie wiem, 6 hektarów. Jak miałeś ten, 49 hektarów, to kupię będzie wyjeżdżone to podwórko. Chyba u mnie było bardziej wyjeżdżone podwórko niż u ciebie. Jak oni podstawą stodołą orali, żeby jak najmniej trawy... Jak oni, chłopie, ten, no. Jak tą trawa, chłopie, była i zamiast coś wysypać, chłopie, ja mam tutaj tłuczeń, to chłopie, wiesz, jak to wyglądało, ładnie mam zdjęcie stare takie. Wysypane, nie było błota, to chłopie trawa, co, jak to wyglądało. Nie by się starów miał chłopie. No to by nie rosła ci trawa, jakbyś jeszcze jeździł tymi konikami. Jak się przyjedzie, to zobaczysz. To tam chłopie nawet nie ma tego. Tam nawet nie... To czemu tak trawa pozarastana? O, bo z tyłu, ale z przodu jest. Bo jest fart z przodu. Bo nikomu ci kości pewnie nie chciało. No, była trawa duża. I to bardzo dużo. No dobra, może nie, ale jak na podwórkę, to ja bym to skosił już dawno. Dwa razy do roku kosili? Po kostki była na pewno. Wyżej! Ja jakoś jak tam chodziłem, to nie miałem pod... Tam kupię mlecie jakieś, bo zaraz tam się ten filmik... Bo Mikul pewnie na poluchach łaził. Żeby trawy nie ugniatać. I wtedy nie ma do kostek, tylko niżej. Ale była duża trawa. Była. Nie, to była trawa duża, przecież widziałem. No to ty głupoty gadasz. Jak ty, chłopie, jak nie może być duża trawa, jak ty sobie przed chwilą żeś sam po kosiliście, to chłopie, ja nie wiem, co by tam... A to już chłopie... niech była ta trawa. Maj, czerwiec, chłopie. Kosiarki, człowieku, nie mieliście, że trawę kosiliście dwa razy w roku? Dwa razy w roku trawę kosić. O, jak nie ma, jak jest, to spełniłości. Wtedy ja mówię, chłopie, jak tam trawa do kolan. O, wtedy też była. No to po co to kosić dwa razy w roku? Jaki to sens? Byś chciał to kosić dwa razy w roku, jak to tydzień, żeby to skosić.
Ja, tydzień. No wyślij mi te zdjęcia. Ty uznajesz te podwórka, jak ono nie ma. Jakie ono byłoby, nie wiadomo jakie wielkie, chłopie. Co ty mówisz? Weź ty. To ty nie jest wielkie podwórka. Człowieku. Nie było te podwórka jakieś wielkie. Ale chłopie, uznajesz, ja ci mówię z rowami. Tydzień koszenia, ta na pewno, weź ty chłopie, co ty mówisz. Ja ci teraz na ogóle mam znajdę i dokładnie. Tydzień czasu koszenia, wątpię. Miku, tu coś ciemnie. Helucki to by to wykosił w jeden dzień. Jak on chłopie 30 minut kosi 5 arów. No jak. Dopiero się speed nazywa. Wychodzę z domu, godzina jestem z powrotem. Może nie było jakieś te podwórko bardzo małe, ale jakieś coś nie było, nie wiadomo jakie wielkie. A chłopie tu za oborą u mnie nie kawał? Weź sobie to chłopie koś, nie wiem, ty byś to kosił, nie wiem ile. On by... Za oborą to chłopie na nie szło tam kosić. Mam takie chłopie kamienie, wszystko. Tam kosą koszę, nie wiem, z godzinę może. Bo jeszcze gorączki są, to się nie chce. Ale ojciec, jak on, to on też jest chłopie wyemigowany w tym, on chłopie 20 minut i skosi to. On to jest majster dobry, bo on to się zna. Ja tam kosą jeszcze tak władać. Jak on. On do mnie mówi, że chłopie by to 20 minut wykosił. No i weź ten Google Maps, ja tam chłopie chcę zobaczyć. To powinnaś mu stoper ustawić i zmierzyć. Ja człowieku ten, no jak to się nazywa? Te podwórko chłopie 10 hektarów. No ale to jest niemożliwe, żeby tydzień kosić podwórko. No przecież on myśli, że te podwórka jakieś nie wiadomo jakie gigantyczne. Przecież na tych zdjęciach, na tym ogłoszeniu to małe było widać, w sensie, no nie takie małe, ale nie było aż takie jakieś bardzo dużo wielkie. No wtedy, no tam to może nie było takie duże, bo ten, bo to już było tam podorane przecież pod ten. Wcześniej chyba nie było tak podorane, nie wiem. Ten tam no ale nawet jeśli ten kawałek co nie był dorany, tam dwa pługi powiedzmy, to i tak nie było dużo. Kiedyś nie było tak podorane. Więcej, bo w ogóle działka była większa, bo tam drzewka stały, jest ta szóstka. Z tym gruberem. U mnie to jeszcze z tyłu, ale wliczyć sad w to chłopie, to ty nie wiesz co mówisz. Ale ja ci mówię jeszcze z rowami, bo tam rowy są tamtek. A to ja mówię do mnie, że ty chłopie widziałeś tam kawałeczek, z gówno widziałeś z tego Google Mapsa człowieku tam. Jeszcze ta wierzba chłopie tam zajmuje. Gówno widać na tym Google Mapie. Zaraz to zobaczę. To filozofia teraz idzie. Ja tam się nie wypowiadam na ten temat na razie, ale widzę, że ciekawy temat na odcinek. O koszenie trawy to taki odcinek jeszcze nie był. Ale spoko, zaraz się zapinowało i to zwołuję. Kiedy była satelita robiona? Nie wiem, zaraz zobaczę. Nie, bo zobacz, tu kolor stoi z przodu. Czy z 13 pewnie, albo 12. Widzisz ten samochód. To jeszcze jest 2012. Nie, no, u ciebie jest 12. Byłem tam. A tu jest ten. Jakiś 60 z Anną, zobacz. Zara. Wiesiol, żyj. Instagram. Wiesiol tam umarł. Ale zdjęcie jakieś na Messengera wysłał, bo wyskoczyło mi powiadomienie. Wiesiol umarły już. Zamarły. Można i tak. Ja na Discordzie jestem wyciszony, także jak ja teraz mówię, to oni tego nie słyszą, bo mam na przycisk. Więc łatwo. Więc mogę powiedzieć, ja się wtedy nigdy nie zorientuję, że ja nagrywam. Rafał zamarzły. Jakby to Michał powiedział tak ładnie? Jajka do dupy przymarzły. No, on by tak powiedział. Ej, gdybyś złożyć list do Mikołaja i powiedziałeś, że za nowego, za małek wom, jesteś zdolny zrobić wszystko. Zafenda bar. Zafenda, nie wałek bomb. No ale ty nie wiesz, bo jakbyś był, to byś wiedział, bo gruby się o wałek bomb nie pytał już. Pierwsze literki, teraz wałek bomb, a chłopie wszystko by zebrał. Mój ojciec powiedział chłopie na niego, że to jest złomiarz. I potem doszło do tego, że on jest ode mnie wałek bomb. No, później od niego, bo ja nie mam. Bo poszły, wałki poszły z maszynami pewnie. Ja, to Michał tu był. Jaka przynajmniej to było? Ej, i on powiedział, Bartek, co on może zrobić? On do mnie coś powiedział, że może to robić, właśnie wtedy ja powiedziałem, nie, że tak, Bartek go ten mema.
Nie wiem, co on nawet mówił. Pewnie jakieś głupoty gadał, jak zwykle. Wjecha Bizon. Real life. Ci panowie z Media Expert. Zobana tego. No ja z tego podwórka, ale bez przesady są nas jakieś nianom, jakie gigantyczne chłopie. Big Google Maps. No to w tyle, że jest długie. A na długim elegancko idzie, jak się rozpędzisz, to... Ej, a tak z tym długim masz to... Ej, masz to na dole? Trochę więcej. Ej, to na dole bardziej, to tam kury choćby. Przy drodze? Przy tej polnej? Dobra, sprzęt na razie na gospę wezmę. Bo nie potrzebuję go. A no faktycznie, bo tu jest dom. A nie będę go teraz zwracał, więc... Tam ten. O, jeszcze robię to. I robię liczę jeszcze symbolem tutaj. Jak miał chłopie wszystko kosić, to miał chłopie nie wiem ile tego do koszenia. Jeszcze miał chłopie sad kosić. Nigdy tego sad nie skosił, tam chłopie krzywe. Ten cały ruch tutaj jest, co tutaj jest też do koszenia. Wał sobie wezmę do tego. Koło drogi. Ale kury wydeptane. Ludzie kury wydeptane, to co to do koszenia? Nic. Ale teraz kur nie ma. A tam sobie było. Teraz, gdy było, to też nie było. No to teraz, że mówię. Michał, mamy gwoździ przywiozę. Co? Mamy gwoździ przywiozę. Ty satelity to... Ja mam. Ta, masz ten wałek? Mam. Ta, poważnie mówisz? Mówię. No to, nie, no mów poważnie, bo jeżeli masz... O, mam, zapytaj się babka. Ta. Ma. Co, babcia ci odpisała, że masz? Ja. Ta, no mów pierwszy. Nie wiedziała teraz. Nie, wiesz co, nie zesra się Michał już. Oooo, wyjebał. Co tam się dzieje? O, ale baba wyjebała samochodem w pole. Kurwa, co się stało? O, ale ten mój sąsiad to ma konkretne jednak podwórko. To już chyba masz miejsce od niego. Bo... Baba łazi koło samochodu, taki biały samochód w pole się wyjebała. Koło was? No. Do rowu. Jo, tam do tego rowu się wpierdoliła. Tego, co kosi zawsze na gaciach? Dobra, weź, ty stoi pizdę. Stoi do ptaca. Ej, Michał, przyjedziesz do Wilka i powiesz, ile jest do koszenia, bo Bartek aż nie chce wierzyć. Ja wiem, ile jest do koszenia. O, jeszcze te rowy. A Bartek... No, go tam nigdy nie było. Ale on twierdzi, że... Kosili, co? No na pewno. On twierdzi, że on tydzień by kosili. Tydzień czasu. Ta! To jest ja bym chłopie tam wpadł z moimi kosiarkami, to 3 godziny max. No ale on pierwszy, że tydzień, nie, to jest chłopie, on chyba tam trawy nigdy nie kosi. No chyba jakiego dziadek kosił, stary chłop zmęczony życiem, no to kosił tydzień. Se powoli kosił pewnie, no to co? No ale... Nie, to szkoda gadać, nie chłopie. Jak Helmuta by tam wpadł człowiekom, by to w godzinę wykosił. Jak Helmuta z pięciarów kosił, ale, pół godziny. Ale to... Kosiarką, tylko to jest kosą spalinową, ma on kosić. No to po co to kosą spalinową kosić? To dłużej. O, bo nie jest równy teren. No bo jakby kosiarką jechał, to by kamienia na pewno spierdolił z jakiegoś. O, ten. A, to kiedy mi wałek przywieziesz? Nie, o, nie ma. Nie wiem, czy jest. Bo babcia nie wie. Łukasz był wczoraj w Łowinku. A złą wywoził wczoraj? Nie, wczoraj był, zobacz co tam było, to wiesz. Albo go się zapytał. Nie, a tam on ci powie, chłopie, jak był dobry wałek, to już zajebał na pewno. Ty byś zajebał wszystko. Nie. O sobie mówisz. Nie, ja bym tego wałka, ale tam jakby był, to bym go kupił, ale tak zajebać, ja tu chyba nie zajebał. Ja na pewno. No nie wiem, bo byś szedł, byś jechał drogą, by go w polu albo w krzakach wiesz, byś nie zajebał. Nie, to bym go nie wziął wcale na chubi. Także Mikul, z sadem jak to bym liczył, to podobne gdzieś wielkościowo, z sadem i tym, i to za oborą. Jak ja bym miał policzyć całe moje podwórko do koszenia, to hektar prawie. Ja nie mówię, na pewno. No, ja to właśnie, co ty gadasz? Jakbym miał wszystkie te zakałarki obkosić, to takie gówno tam drzewa wszędzie wszystko. W ogóle mówisz, chłopie. Ty nie masz, 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 nie masz
I ty ponownie masz tylko takiego dużego... No co tu jest? Tu masz? Tam jeszcze dalej jest, tam jest taki róg. Ej, to jest dużo do koszenia, to hektar. Ja bym ci pokazał wszystkie ile jest do koszenia. Ty masz, że ty masz do koszenia, prawie niż chyba. Hektar to bym przesadził, ale jaka tak ty? Pół hektara będzie, albo 30 ale. Nawet pół hektara nie masz. Jaka ci się konwersacja zrobiła na temat trawy, kto ile czasu trawę kosi. Myki pokazuję, myki. Tu chłopie gałęzie wytarły. Ja wiem. No i to mało jest, chłopie? Olej go gdzie? No to ty je. No weź się skoi, gówno całe. Jeszcze ktoś gada, to mało. No i tak, że mało, ale jakbyś miał zapierdalać z koziarą cały dzień, to... Elga jest złamana, na. Tam jest wanna, chłopie, ta słynna. O, tam redła stoją koło tego. O, brama, ładnie z kupcy. No wiesz, ja mam tyle, co ja mam, to ja to mam w dupie i w jeden dzień koszę trochę, w drugi dzień trochę i to 3 dni se koszę to całe. To też mam w dupie, człowieku. Ja mam tyle, nie mam, do koszenia to ja dużo nie mam, ale podwórko ja tam... Ja mam na pewno więcej do koszenia niż ty. A co wszystko, chłopie, masz trawą zarośnięte, to... Z tyłu tą trawę, co mam, to ta trawa zawsze na siano zostaje z tyłu. Po to ci trawa. No właśnie. Zostawiam sobie wysoką trawę, sobie zostawiam, se skoszę i sobie przywracam dla tego królika zjebanego. Siano? Na co? Siano. Ja tam królikowi normalną trawę dawałem. Ale no, siano też. Debilu, siano na ściółkę może iść. Ja nad kurą wcielę sianem i jest dobrze. No właśnie, jest, to nawet lepiej, bo kura sobie wpierdoli siano. No właśnie, zawsze siano, tam jakieś ziarko będzie nawet. Słomy nie masz? A skąd mam mieć słomę i po co mam płacić za słomę, jak ja mogę skosić sad i ten to będzie miał słomę. I siano znaczy i też będzie ścielony. Ale wiesz, że ten u mojego dziadka, wiesz, już tej słomy nie ma, bo oddał komuś. Przez te, wiesz ile tam słomy, to wystarczyło jeszcze na 5 lat. Bartek to dopiero będzie, Bartek będzie miał słomę, jak sobie pierwsze włosy na pod pachami ogoli. Co za ten w ogóle? Jak coś się robi? No, ja tam koszę ten, wiesz, na koszę powiedział i Michał? Z tyłu muszę kosić kosą. Ej, wiesz, Bartek powiedział, że ma dziewczynę w klasie. No? W klasie rolniczej. Chyba dziewczynę, chyba chłop, dziewczynę z chujem. Nie, no Michał, to jest mistrzostwo. Ty, Bartek, to idź mu wałek, idź tej dziewczynie wałek, zapierdol. Ej, Kacper by się brał, jakby tak by do niego napisała. Czy ktoś by tak? Kacper to bierze wszystko i wszystkich, nawet kota by chłopie wyruchał. Czemu za daleko? No człowieku, tyle kilometrów do niej jechać? Nie opłacam się. Wiechu, weź tego kota z tego awatara. Ja usuń ciebie, go, Kacper do wyrucha. Wiechu. Ale dobrze. To jest świnia. Usuń tego kota z awatara, bo Kacper ci go wyrucha jeszcze. No właśnie, Michał, ja tam gdzie tego, gdzie ten mam sad, to też tam właśnie kosiłem na sianu właśnie. Ja tam nie mam, z tyłu to mam, jak zawsze zostawię, to dużo tego siana jest. Ostatnio było 3 worki. Tego sadu to będzie też 5 arów. Jak Heluta, jak czekaj, u nas, jak te było te 6 hektarów pola, to w samym sadzie 100 drzew stało. Co? No. Co? 100 drzew było najebane. No, ciekawe gdzie. A na jakiej powierzchni? Nie, bo jak było to 6 hektarów, to tam jeszcze dalej było to pole. I ale tam to można na polu było? No, to tak jakby na polu, bo sad był wtedy większy, a teraz tam jest wycięte drzewa i zaorane jest. Jako pole jest? No. Aha, to było zamiast pola. Tam jeszcze tylko trochę zostało tego. No widziałem, no jest. A mi z sadu chłopie nic nie zostało. U nas zostało trochę. U nas w tym sadzie... Coś nawet drzewa. U nas w tym sadzie obsranym może czekaj, 8... 16 u moich drzew chyba. 16 drzew chyba teraz. U Witku jest tylko jedna gruszka i tyle, albo dwie. Jeszcze uschnięta. Ja miałem tam diabłą. To było kiedyś? Bo kiedyś to wszystko po trochu piło. Jabłonki, jakieś czereśnie. Cześć, to że jak ten? Że jak kupiliśmy drzewko, gruszkę, nie? Wiesz, gdzie je wsadziliśmy?
tam koło jest taka jabłonka jedna stoi, Mikul, widziałeś po środku, nie? Ja. No to koło tej jabłonki jest postawione tak po prawej stronie i teraz tam jest zagrodzenie dla tych kaczek zjebanych zrobione i kaczki chłopie srają na tą jabłonkę i jab, te gruszki rosną, gruszki rosną, to ja mówię, to jest. A Michał potem je, am. Jak ja to zobaczę, dobra. Jak ja to zobaczę, to nie powiem, że gruszek nie jem. Parę godzin. Ale to i tak parę godzin, a wyobraź sobie, jak ja kiedyś latałem z koszarką elektryczną. Nie wiem, może nie, nie wiem. Ty, to sobie wyobraź, jak ja bym kiedyś z kosiarką elektryczną latał. Też elektryczną kosiłem, czy jak to rzucił. Kurde, to gówno jest, bo to kamera. Pierwszy raz, żebym kosiarkę wziął, nie? I nożem pierwszy raz... Nie, odpaliłem sobie kosiarkę, jadę, ty kosiarka zgasła. Patrzę, o kurwa, iskry się sypią, kabel przycięłem. Pary przez drze się, chłopie, kurwa, coś zrobił. Nowa kosiarka. Nie, kabel nowa przedłuża. Nowy przedłużacz miał, chłopie, do tego kosiary, żebym przeciął. Ale ja byłem w szoku, że mnie prąd nie pierdolą wtedy. To iskry, chłopie, się sypały, aż zdążyłem ich wyrwać z gniazda szybko wtyczkę, bo kurwa się spaliło coś. Wiesz. O, moja kosiarka elektryczna, tak jak tego. Tak jak przestała chodzić, tak chłopie do dziś się spaliła chyba i koniec po niej. Wiesz co, że odjebało wczoraj? Wczoraj żeśmy łazili wieczorem, żeśmy Esioka budowali, nie? No, historia życia teraz. Kota u mnie w garażu zamknął, nie? Rano wchodzę, chłopie, kot wszystko osrał, nie? W środku, ja mówię, ja pierdolę. Gnój po kocie będę wywalał. Ja kot się zesrał. Na swoją. Nie, tego to tam do ryja mu to włożę, niech mlaska teraz. 13 ton. Niech mlaska. Tam baranie jest 13 ton. Tak, dobrze, dobrze, weź, ty tak mów sobie. Te, bo te, ty, bo wiesz co się w tym roku zrobili? To uwierzy. Była zwieziona cała słoma, nie? Z pola. Więcej słomy, chłopie, nie jesteś tego gnoju. Ja ci mówię, jak na tym filmiku, chłopie, tylko słoma. I tam był postawiony był stóp i nie wiem, był przykryty, nie? Ogólnie. I jakimś cudem, jak wiatr był, zwiało wszystko. Tego stogu i najebało tyle deszczu, że słoma zgniła. I prawie cały stuk słomy już na kupie wyjebany. I teraz to będzie gówno tam 3 lata leżało, żeby to jakoś to zgniło, czy? A, ciekawe. Kiedyś jak można było, to się sam bym polewał, a teraz już nie można tego robić. Trzeba jeszcze pompę z wiebo do szamba, bo gówno leci na... Nie, nie można robić, w tym wszystko możesz. Ja... No właśnie. Wiebie z pompy. Wiebie z pompy od szamba, przyjedziecie jakiś z ochrony środowiska, chuj się przypierdoli, to jest czego kolor. Skąd może będzie to wiedzieć? No na zadupie nie przyjadą w ogóle nic. Co? No to na zadupie tam nic nie przyjedzie. Nie, wcale. Jeżdżą właśnie frajerzy, sprawdzają kominy nawet w piecach. To ci, kurwa, śmieć mi palić. Ci śmieć mi palić. No bo ty masz pewnie zgłoszony piec, że masz na ten zjebany jako groszek. O, ten Michkul ma pelet, mówił kiedyś. To nie wiem co to jest. Kiedyś pamiętam, że my sypali do tego pieca chyba. Albo że otwierali, tylko patrzyli co to jest. Nie byłem. Jo, nie? Że jakiś klap otwierali tam. Ja. Tam... Ja powiem tym drewnem do pani. Wtedy to była taka myśl, chłopie. Patrzę, otwieramy klapy. Babka wyskoczy, chłopie z widłami. Chuju, nie otwieraj. Nie. Michał, przecież to od razu się weselej zrobiłem. Jak już tam zmienisz to drewno, możesz tam palić, Michał. Ej, Mikul, weź klucze od tego, od łowinka, od babci, jedź wałka szukać. Ja ukradnę. Ty się zaraz zesrasz, chłopie, za tym wałkiem. W sobotę jedziemy wałka szukać człowieka. Ale wałka człowieka? Okay. Pieniądze za tę wałkę ci odda potem. Co? Wałka człowieka. Co ty mówisz, Mikul? Będziesz musiał babce jakieś pieniądze dać za ten. Nie, no to chyba logiczne, nie? Masz babka dwie dychy na cukierki i się ciesz. Na cukierki! Na rzymki! Na drugi. Michał, Michał weźmie wałek i opryski. Tak, na chuj mi ten opryski jest złomowaty. Tyle jak czasu. Ty stoi chłopie, nie wiadomo ile lat chłopie tam. Ile on stoi tam? Jako chłopie stoi tyle lat, to pompy jeszcze na chłopie, chłopie dysze zatkane. Dysze zatkane, chłopie by stary przyjdzie, będzie dmuchał, żeby... Tam chłopie jakieś te myśli wyjdą. Ja chciałem kiedyś wyremontować ten obrycki, ale... Ty to byś wszystko remontował, nie no na co, chłopie. Kasia, dobry. Ja bym to... Roboty nawet chłopie nie ma, ale remontował. Wiesz, że jakbym zapniętemu powiedział, że masz obrycki, to on zaraz by tam był? I czym byś go ciągał, jaką chłopie zetorem go jeszcze na koła wyrywał? No to nie jestem duży.
800 litrów chodzi. No, no, no właśnie, no to chuj, 300 by lał i by jeździł. 400 byś dał radę. 300 by dał radę. 400 nawet byś dał radę, baranie. Jak zetora, jak zetora. To... jak podnoś... stary, jak tej... Ja takiego opryskę, to stary kopie taki grubaczny trochę na maskę siadał i pizd na pole. Jak Kazik Kaszebę chopie z Jokerem. Kaszana z wyskiwaczem jechał. Ja nie wiem jak on jeżdżą, mnie trzeba jako do ciapka zapierdolić, czwórkę podnieść się na tylne koła. No. On to głupi w ogóle, takie opryskę, to takiego chrupka. A co to 400 litrów pilmy, no przecież nie ma gliny, a czym? 500 litrów do tego gówna wchodzi. Jak to jest pilmy 4, znaczy ten, biarcki. To nie jest pilmet, to jest biarcki. No to, dobra. Ej, wiesz, Bartek, wiesz, że nie można w sobotę i w mleka przez tego woda? Co? Przez tego woda nie można w niedzielę i ten. W sobotę sprzedawać tego mleka przez tego Leli. Aha. No to dobra. Ej, Lego, gdzie jest złom? Michał, na Michała wchodzi kilka ton. Wiesiol wystrał parę ton. Chciał Kasper, ty siedź w tym bloku, bo ty nawet złomu nie masz. Ładnie, no właśnie, chłopie, w bloku jak. Z tobą nie gadamy, bo ty nie masz złomu. Siedzi zamknięty, odcięty od świata. Z nim to nie gadamy, bo złomu nie ma. Jakbym no miał złom, to by był wartościowy człowiek. To nie miał po co jechać. Każdy ziom zbiera złom. A Bartek? No Bartek, to tą pompę od 40... Chyba trzeba się chyba kłaść. Dobra, to powiedz staremu, żeby wyjebać. No ciągle mają problem, że wiesz tam bloku. Nie, bo 6 kilo waży, to już na złom pójdzie, nie? Czemu? Na piwo już będzie. Dla Andrzejka będzie na piwko. No on nie pije browaru. No nie wcale, przecież się chwali. On się chwalił, jak ma to wie. A czemu sam robić? Bo on pewnie napity, chłopie, cały czas. No, chyba ty. On jakoś pije to alkohole wysokoprocentowe. No. On pewnie sam tam wódkę, chłopie, sobie pije. No, z tobą, kurwa, z twoim starym. Stapniętym wtedy. I on nie pije. To Wojtek nie pije teraz, nie pił 3 tygodnie. On był lekutko capnięty. Nie, czekaj, od którego był capnięty wpisany? 8 stycznia chyba. Złote teksty. Kasper Bronek. Gdzie to jest? Płaczę komuś. O! 8, no! To od 8 nie chlał. Tak, tak. To fajne tak bajki mi bo tak to jak im się udawało, to zawsze co sobotę chłopie tu melanż był. Zawsze ten melanż się... Zjadł? Ja to mam w dupie ich ten alkohole. Ja tylko gole. Benzynę ekstrakcyjną chłali i to. Jaś! Mikul, do szkoły w poniedziałek. Mnie znaczy jutro. Ale to fajne bajki zapisane. No, we wtorek to przyjdę, ale w poniedziałek to nie. Kurwa, jeszcze bola mnie dopadnie zaraz. Jestem wiekowo capnięty. Bartek już jak. Wiecho, dobrze się przyznajesz. Taką szeroką depresję. 34, dobra, to jeszcze nawrócę i kończę. Menopauzę, wiecho, masz. Menopauzę. Ja. Zaczynamy od troskiego pierwszy. Ej, no to mi kulku było, szukaj tego wałka. Weź się, gruby, uspokój, bo ty jesteś taki... Nie. Bo on musi mi ten wałek znaleźć, bo ma raz kopię na przyciąganie przyjedzie za mąsiem. Zobaczymy, weź go przywołaj, Kacper, tu. Zobaczymy, co wytrzyma, czy Esiok na dwóch wałach, czy... Ja teraz go przywołam. Poczekaj, ja do niego napiszę. Tylko co? Chodź, grubasie, gdzie jest złom? Do niego. Chodź, grubasie, gdzie jest złom? Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Także w dzisiejszym odcinku się dowiedzieliście, kto ile kosi dane areo trawy. No na to wyszło, że Bartek kosi swoje podwórko cały dzień. Michał to tam kosi 4 dni, bo mu się nie chce. A Mikul wcale nie kosi, bo nie ma podwórka. A ja koszę moją działkę, jak jest dobry dzień.
A jak mam dobre chęci, to 30 minut, ale tak zazwyczaj 40 minut koszę, więc... Więc ten pojedynek wygrywam ja. Dziękuję, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.